Dziś linia między Bielawą a Dzierżoniowem bardziej niż trasę kolejową przypomina łąkę. W ciągu najbliższych miesięcy ma się to zmienić. Tego zadania podjęło się 12 firm. Postępowanie przetargowe jest podzielone na dwie części. Z jednej strony będzie to gruntowna rewitalizacja tej linii w terenie, a więc prace budowlane, natomiast drugą częścią jest instalacja tak zwanej sygnalizacji przejazdowej samoczynnej. Jeśli chodzi o prace budowlane, tutaj zakres cenowy ofert kształtuje się na poziomie od około 11 do około 26 milionów złotych. Przetarg ma być rozstrzygnięty w ciągu kilku tygodni. Na realizację zadania zwycięska firma będzie mieć czas do końca sierpnia, tak by już we wrześniu pociągi wyjechały na trasę. Miasto Bielawa z racji swojej populacji, blisko 30 tysięcy mieszkańców, no jest dużym miastem jak na Dolny Śląsk, więc wierzę mocno, że znajdzie swoich zwolenników kolej i że ta trakcja, no, przebudowa je i oddanie ponowne do użytku dla przewozów pasażerskich, no, zyska swoich zwolenników. Linię kolejową między Bielawą a Dzierżoniowem otwarto pod koniec XIX wieku. Trasa służyła pracownikom okolicznych fabryk włókienniczych. Połączenia pasażerskie zlikwidowano w 1977 roku. Po zamknięciu fabryk zlikwidowano też ruch towarowy. Jeszcze jak duże zakłady byli, to nie tylko osobowe, ale i takie dostawcze z węglem, ze wszystkim, a teraz no pustka. Nowe bezpośrednie połączenie z Bielawy do Wrocławia ma zająć 85 minut. Komfort jazdy na pewno będzie, a po drugie, no to zawsze nowe możliwości dla ludzi. Aby ludzie by jeździli lepiej chyba pociągiem, jak autobusem. Takie pociągi, pamiętam, jeździły tak samo tutaj, jeździły tam po tych wioskach, potem szybciutko było. Linia do Bielawy ma być pierwszą przywróconą do ruchu. W najbliższych latach województwo planuje też m.in. rewitalizację linii kolejowej do Świeradowa-Zdroju, Stronia Śląskiego czy Nowej Rudy. Bielawa, Marta Laburda.